Cicho. Akcja. Cicho. E, mały! Co? Nie, nie, no, od ciszy. Aha. E, mały! Co? Próba jest? Nie próba, tylko wywiad. Jaki wywiad? No wywiad normalnie. Ze mną wywiad. Łukaszem! Reżyser! Jednej sztuki. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Teatrze Pinokio. Dzisiaj kolejny wywiad. Przed państwem Łukasz Bzura! Wielkie brawa! Dzień dobry. Dzień dobry. Od kiedy nosisz okulary? Odkąd zostałem reżyserem jednej sztuki. Stresujesz się trochę? Nie. A ręce ci się nie trzęsą? Nie. Kompletnie? Kompletnie. Ja widzę, że ty jesteś przygotowany. Odpowiesz mi na kilka pytań? Dajesz. Uwaga pierwsze. Skup się, bo masz bardzo mało czasu. Ile? Twoje pierwsze wspomnienie z Teatrem Pinokio. Ile czasu mam? 20 sekund. Szybko! Pierwsze wspomnienie z Pinokiem. Może być wstydliwe? Może być. Byłem na Rumcajsie i tak byłem wpatrzony w Rumcajsa, że zasikałem się ojcu na kolanach. Oj, przepraszam. To chyba dobrze. Nie, no to dobrze. To ze szczęścia było. To było ze szczęścia. I kolejne pytanie. Powiedz mi, jaka była twoja największa wpadka na scenie? Kiedyś wpadłem w zapadnię, ale akurat nikt nie widział. No to nie jest wpadka. Wpadam w szał często, ale taka największa. Zapomniałem, już nie pamiętam nawet sztuki, ale zapomniałem słowa zabrać. Coś tam mówiłem, że coś trzeba zabrać. I zapomniałem tego słowa zabrać i powiedziałem wziąć. O nie. Na serio? O matko. No dobra, kolejne pytanie. Twoje najmniejsze zadanie, najmniejsza rola. A mogę największą? Może być. To najmniejsza to tam była taka myszka, motylek, ale największa, kiedy w jednym ze spektakli wyszedłem w pięknej szacie fioletowej. Jako baron Szaraban. W pięknej, powłóczystej szacie od astrologa i dziecko krzyknęło Wojtyła. I to była moja taka największa rola. Największa, wspaniale. A teraz chciałbym ci zadać szybkie pytania. Jesteś gotowy? Jestem. Uwaga, jak z karabinu. Kukła, marionetka czy pacynka? Mapet. O, brawo. Scena, widownia czy garderoba? Garderoba głównie wieczorem. Powiedz mi, 9 czy 10? 11. A sufler czy suflet? Suflet. A co było pierwsze, jajko czy kura? Jajko. A siano czy słoma? Masło. A powiedz mi, jakież rosół to lubisz z oczami czy bez? Z. No i super, dzięki za spotkanie. Mam Buźka. Nadzieję, że niedługo się zobaczymy na scenie. Buźka, ryjek. Ryjek. Bye!